Dziś naszym gościem jest pan Henryk Gołębiewski. Myślę, że nie musimy nikomu pana przedstawiać. Dziś spotkanie w Wieruszowskim Domu Kultury. Spotkał się pan z uczestnikami zajęć. Trzeba przyznać, że kilka padło pytań takich, no nawet dosyć ciekawych. Jedno pytanie dotyczyło właśnie pana początków. Pan powiedział, że przy tym całym swoim aktorstwie miał pan szczęście. Proszę przypomnieć, jak było na początku. No, miałem szczęście z tego powodu, że mieszkał reżyser na Sweter. Na tym samym podwórku i widział rozrabiających chłopców, dziewczynki, które rozrabiały, a akurat no, to były takie osoby potrzebne w ogóle jemu do filmu. I przedtem no, to albo brało się z podwórka, albo rycerze czy tam kierownik produkcji chodzili po szkołach i też wybierali dzieci. A ja miałem na tyle szczęścia, że właśnie reżyser mieszkał na tym samym podwórku i że się dostałem, no, bo to była grupa no, to dosyć duża. Z podwórka i jako jeden dostałem się do tego filmu. Co wtedy koledzy mówili? Pewnie pan gdzieś tam się od razu pochwalił, że dostał angaż. Jak to wszystko wyglądało? Wtedy no to było tak, że byli wszyscy zadowoleni, że chociaż jeden z tej grupy, jedna osoba dostała się do filmu. Nie było zazdrości, tylko każdy się cieszył. O, chociaż jeden z nas. Ach, fajnie. No bo dzisiaj no to była zazdrość, no, bo były jakieś niesmaczki. Dzisiaj również pojawiły się pytania o taką perspektywę. Jak ocenia pan aktorstwo sprzed iluś lat, a obecnie? Przecież jest pan w tym zawodzie no już bardzo wiele lat. No wtedy nie było podglądów, w ogóle technologia się zmieniła na lepsze. Wtedy się robiło filmy na czuja tak zwanego, czyli bez podglądu i czy reżyserowi pasuje, czy nie. Robiło się parę dubli. I tak, w filmie Abel twój brat to była w ogóle klisza kupowana za dewizy, czyli dolary albo za marki. I wtedy no to oszczędzało się tą kliszę, no to przeważnie się robiło się, żeby zaoszczędzić, no to dwa razy i dziękuję, no. A jeżeli 100% wyszła, no to było cudownie. Czyli gości pan... jeden w ogóle dubelek. Gości pan dziś w Wieruszowie, a wczoraj cały dzień zaangażował się pan w film krótkometrażowy w Bralinie, tam Stowarzyszenie Artwarium właśnie realizuje film. Proszę powiedzieć, czy może nam pan w ogóle zdradzić, co to jest za angaż, jaka to jest rola? Nie mogę zdradzić, no to ja bym proponował, żeby właśnie obejrzeć to, bo jest to ciekawy w ogóle krótkometrażowy film, ale bardzo ciekawy. I tutaj na to właśnie czekam, jeżeli widzowie na to obejrzą, na ich w ogóle wrażenia, na ich w ogóle... Mało osób wie, że zna się pan z obecnym burmistrzem Rafałem Przybyłem. Proszę powiedzieć, jak ta wasza znajomość nawiązała oraz gdzie się pan zaangażował we wspólny projekt? Przepraszam bardzo, ale na ten temat nie chciałbym się wypowiadać. Bo jeżeli już słowo jest burmistrz, no to już to się na to bierze i z polityką, a ja do polityki się nie mierzam. Polityka jest dla polityków, aktorstwo jest dla aktora. A kiedyś jak nie był burmistrzem? A kiedyś nie był burmistrzem, ale jest, no i dlatego nie chciałbym się wypowiadać. To chociaż powrócić do tych czasów, kiedy był pan w Wyszanowie, kiedy przyjeżdżali ludzie, prosili pana na przykład o autograf, o rozmowę, pytali się o różne kulisy. Przepraszam bardzo, ja tutaj no to właśnie zażartowałem sobie trochę. Pozwoliłem sobie żartować, bo Rafała no to znam już 8 lat. 8 lat i bardzo sympatyczny człowiek i nie zmienił się. Nie zmienił się i taki jest, jaki był. I to jest dla niego chwała, no. Że właśnie, że został burmistrzem nie oznacza, że burmistrzem to już jest wielkie stanowisko i tak dalej, ale jest człowiekiem i to jest chyba najważniejsze. Właśnie nie chodzi mi o nawiązanie do burmistrza czy do władzy, tylko do tego, co kiedyś było. Czy pamięta pan w ogóle te wydarzenia, co wtedy ludzie tam miejscowi mówili? Ja wiem, że to 8 lat jest perspektywa, jak pan wspominał w aktorstwie, można bardzo wiele rzeczy zdziałać, ale czy jednak coś tam w pana głowie zostało z tych wydarzeń? Co mi zostało, no to zachowam dla siebie. A 8 lat no to jest okres czasu bardzo długi tak, dla mnie, bo tyle ludzi w ogóle przez te 8 lat poznałem oprócz tego i mnie na przykład bardzo trudno mówić nazwiskami, łatwiej no to po twarzy, no to aha,
już pamiętam skąd. I tutaj no to nie wiem, co te odpowiedzi na to pytanie, bo przecież to 8 lat z perspektywy patrząc na to, no to jest jednak okres czasu bardzo długi. Aktualnie na czym się pan skupia? Na aktorstwie. Oczywiście na jakiej roli? Na jakiej roli? No, gram w kiepskich, gram w teatrze. A zobaczymy, no, bo tutaj to się zmienia. Zmienia się z dnia na dzień. Dzisiaj nie ma w ogóle żadnej roli, nie ma żadnego. A jutro patrzę, telefon jest i już się gra, no. A co pan właśnie woli, pracę w teatrze, czy może iść tam grę w serialach? Co prawda ja i to lubię, ale teatr jest jednak, gra się na żywo. Gra się na żywo i z dubelka nie ma. Nie ma żadnej powtórki. Jeżeli nawet człowiek się cośkolwiek pomyli, to jest tak zwane zgranie aktorów, którzy po prostu wybrną z tego, że widz nie zauważy nawet tego, że jakiś błąd się popełniło. I to jest sztuka właśnie na żywo. A to prawda, że nie ogląda pan tych filmów, seriali, w których gdzieś tam pan wystąpi? Nie oglądam, a co prawda no to ostatnio jestem troszkę zmuszony przez córkę, która, jeżeli jest powtórka jakiegoś filmu, tata, chodź, no i oglądam, no. Ale tak to nie lubię, bo zawsze jest tak, że jeżeli patrzy się na siebie, to wydaje mi się, że mógłbym zagrać to lepiej. Ale najważniejsi są widzowie. Widzowie, jeżeli ocenią, że fajnie zagrałeś, i ten, no to cieszy człowieka, a tak, no to na pewno, no to człowiek do końca nie jest zadowolony. Dziękuję bardzo. Przypomnijmy, pan Henryk Gołębiewski pod Wieruszowskim Domem Kultury dziś spotkał się z kolonistami. Wczoraj zagrał rolę w filmie realizowanym przez Stowarzyszenie Artwarium w Bralinie. Jeszcze raz dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.